Tam pod lasem w cieniu krzaka dzieci lepią z gliny ptaka. Ptaka lepią, by wysoko poszybować nim w obłokach. Ptak gotowy do drogi, drogi z wiatrem i pod wiatr. W ten kosmiczny zabijaka pożar razem z dziećmi ptaka, lecz jego zgniłym wnętrzu wypełnionym złym powietrzem żył poczciwy safanduła, który bajki dzieciom snuł. Co było dalej z nimi, tego się domyśli nawet niespecjalnie rozgarnięty mózg.